Witamy w Facecie 24. Adam Mickiewicz i Elżbieta I Wielka, z Bożej łaski królowa Anglii, Francji i Irlandii. Jedźmy! Nikt nie woła! Rozpoczynamy Facecję 24. Dość dziadostwa współczesnych mediów! My zrobimy to z godnością. W tym wydaniu! Czy nasze akty są bezpieczne? Wyciek Mai Nagiej do muzeum w Prado. Dżuma zabija połowę mieszkańców Europy! Jak reaguje rynek? Tylko u nas Krzysztof Kolumb prosto z Indii, prawi jak jest. Ten obraz miał być tylko dla jego oczu, ale sprawy potoczyły się zgoła inaczej. Kręcą cię rozbiory? Sprawdź to! Co? Boże, chroń mnie przed tym newsokletą, miał być Szekspir. No właśnie, Szekspir. Być albo nie być w muzeach. W Watykanie jest nasz reporter, a imię jego Karol Słowacki. Dziękuję, Elżbieto. Na watykańskim bruku Juliusz Słowacki i wieszcz, co jest grane w oczekiwaniu na kwestię rzecznika muzeum w Prado. Zawiązałem akcję pytaniem, co sądzi o tej tragifarsie tutejszy synod biskupów. Zdecydowanie potępiamy modalizm praksyniasza, który przyjmując istnienie wielości hipostas zakłada, iż różnią się one niesubstancjalnie, lecz jedynie akcydentalnie i w dodatku nie in re, lecz in mens. Tak radykalne stanowisko to pierwszy akt dramatu w kronikosferze. A jak patrzy na sprawę nasz ekspert w dziedzinie prywatności danych, Jurand ze Spychowa? Ciekawy punkt widzenia. Przenoszę akcję do studia. Halo, Jurku? Będę miał oko na tę sprawę. Adam, zrażasz dobrym humorem. Ale nie dworujmy. Czarne Bessa zabije europejskie giełdy. No właśnie. Czy zaczęło się od fatalnej kontaminacji gwiazd, czy eksportu szczurów na pokładzie weneckiego statku? Wszystko zaczęło się od nieczystości. Kronikarze i konający nie przestają spekulować na temat przyczyn epidemii. Fakty są takie, że dżuma zabiła już od 30 do 60% populacji Europy. Kto za to zapłaci? O analizę poprosiliśmy naszą ekspertkę ekonomiczną. Łączymy się ze studiem Facecie Handel. Witam cię, Adamie, witam Elżbieto, witam państwa. Jak rynek odebrał tak masowy pomór? Póki co wydaje się, że rynek zachowuje spokój. Kupcy najwyraźniej czekają na dalszy rozwój zarazy, obserwując, ile tysięcy konsumentów jeszcze pochłonie. Indeks pomarańczowy jest stabilny. Dziś na rynku sprzedałam 6 sztuk. A co o sprawie mówi się na traktach i bezdrożach? O głos poprosiliśmy Juranda ze Spychowa. Nie wiemy, czy dżuma dotrze do Ameryki, ale my dotrzemy tam już za parę chwil. Teraz przed państwem Kazimierz Przerwa Reklamowa. Hega versus Jagienka. Jagiełło versus von Jongingen. KSW. Przygotuj się na ciężką jazdę. Próbujesz zrozumieć świat, ale kolejne opasłe tomy nie zbliżają cię do tego ani o krok? Oto rozwiązanie twoich problemów. Traktat logiczno-filozoficzny. Ten innowacyjny produkt łączy siłę filozofii i precyzję logiki. To książka tak cienka, że po przeczytaniu zmieścisz ją w dowolnym miejscu na półce. Zawiera zaledwie 5 tez, dzięki którym zrozumiesz świat raz na zawsze. Ale to nie wszystko. Zamów produkt już teraz, a w prezencie otrzymasz tezę 6. Jeszcze się wahasz? Uwaga! Tylko teraz w zestawie otrzymasz za darmo wyjątkowo krótką tezę 7. Ale to nie wszystko. Jeśli zadzwonisz już teraz, zupełnie za darmo otrzymasz praktyczne popiersie Arystotelesa. To zupełnie wyjątkowe popiersie sprawi, że... Witam państwa. Krzysztof Kolumb prawie jak jest. Po piśmiennej części Europy rozeszły się wieści o tym, że odkryłem Amerykę. Pytanie, dlaczego hiszpańscy kronikarze wmawiają społeczeństwu, że nie dotarłem do Indii? Komu na tym zależy? Moja ocena sytuacji jest taka. Zadrzumiony monarchiczną poprawnością dworski establishment próbuje tematem zastępczym odwrócić naszą uwagę od realnych problemów. Proszę państwa, nie dajmy zrobić się complete fools. Przecież takie są fakty, że jak wokół mnie są Indianie, to ja jestem w Indiach. Krzysztof Kolumb, Santa Maria, Indiana. Indie. Krzysztof znowu nie odkrył Ameryki, a my odkryjmy, czy w ten weekend pogoda pozwoli na grzybobranie. Elżbieto, zapowiesz naszą gorącą meteorkę? Oto 100 z wiadomości pogodowych. Mesdames et messieurs, sytuacja pogodowa nie wygląda za dobrze. Gorący wyż nad Anglii przesunął się nad Francja. Temperatury robią się naprawdę nieznośne. Raczej nie ma co marzyć o deszczu.
A teraz materiał, do zamieszczenia którego zmusili nas producenci i duch dziejów. Jak wiemy, oglądalność w internecie najbardziej podnosi solidna porcja bluzgów. Dlatego zapraszamy na Przekleństwa Cherubinka. W trosce o państwa uszy cenzurować będzie Katon Starszy, zwany cenzorem. Jeb to w dupę, bo w mam wszystko, to i jeb to w dupę 1000 razy, i nie ma po prostu jebę. A w kolejnym wydaniu Facecje 24 między innymi Sylwia Plat w kuchni, przepisy zapierające dech w piersiach oraz konstruktywna debata z udziałem Watachy Wilków i Baranka Ofiarnego. Pamiętajcie, nasze piątkowe posty możecie śledzić w internecie i na kolanach. Kończmy! Nikt nie woła! Do zobaczenia w kolejnym odcinku Facecje 24. Deszczu. Mecht. Słuchaj, może mnie ponieść i wtedy powiem do ciebie Grażyna, okej? Damn, girl!